Marcową edycję festiwalu 2020 roku chciałem poświęcić relacjom międzyludzkim, które w mojej opinii przybrały już kształt jakiejś dziwnej, permanentnej konkurencji, hejtu, powierzchowności i braku zaufania. Gorąco wierzę, że nasz festiwal pomoże nam wszystkim na nowo, szczerze i bez żadnych ograniczeń poszukać potrzeby realnego spotkania. Kochajcie się, wibrujcie. Wszystkiego dobrego. Przybysz w reżyserii Wojciecha Kościelniaka otworzył przegląd piosenki aktorskiej. Przyjechaliśmy wczoraj po południu od razu na scenę na próbę. Dzisiaj od rana mieliśmy próby i dwa spektakle. Właściwie teraz jest pierwszy moment, kiedy już jesteśmy Zostaliśmy zamknięci na scenie ciśnień i spędziliśmy tam ostatnie dwa dni. Ewentualnie poznaliśmy kilka osób, garderobę i kilka wspaniałych osób, które są pracownikami tego teatru i bez których też to by nie wyszło. Tak, ale na pewno jest to ogromny prestiż i bardzo się cieszymy, że możemy tu zagrać. Baliśmy się, że ta okazja nam bezpowrotnie przepadła, bo w zeszłym roku mieliśmy wystąpić i baliśmy się, że to już odpłynęło, że już na pewno w tym roku ktoś zdąży, nie wiem, z czymś fajniejszym tutaj wskoczyć. Więc cieszę się, Ale się nie udało. Więc cieszę się, że to się nie udało im, a nam się udało. W pięciu latach studiów tej nauki i poznawania siebie wzajemnie, dzięki temu spektaklowi my jeszcze bardziej się zbliżamy, jeszcze bardziej chcemy razem pracować i... Taka wisienka na torcie naszej edukacji. Dokładnie. I to jest chyba też taki materiał i muzyczny właśnie, choreograficzny i skład cały realizatorski, Wojtek Kościelniak, Ewelina Adamska-Porczyk, Mariusz Obijalski, to oni nam spadli z nieba i oni jeszcze bardziej łączą naszą grupę, jeszcze bardziej nas motywują do pracy, do działania i chyba w ogóle do życia. Wysłuchaliśmy 21 artystów, ponad 40 numerów, ale to, co jest chyba najbardziej interesujące, to fakt, że widzieliśmy ich sceniczne kreacje, ale ty z nimi wszystkimi porozmawiałeś, poznałeś ich ludzką odsłonę, a nie tę sceniczną. 21 naprawdę fascynujących osobowości, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy o czymś myślą, którzy tymi piosenkami chcą coś wyrazić. To jest opowieść, to jest przekaz, to jest mówienie do nas za pomocą języka teatru. I to na pewno mi się u tych ludzi podobało. Jest po pierwszej w nocy, obrady były długie i burzliwe. W ogóle co tam się wydarzyło? Dlaczego tak się spieraliście? No spieraliśmy się, ponieważ estetyka wykonawców, mam wrażenie, poszerza się z roku na rok coraz bardziej spektakularnie, więc zastanawiamy się, czy to jeszcze jest piosenka aktorska, czy to dopiero właśnie jest piosenka aktorska, czym ona jest i tak dalej. Mam wrażenie, że też dużo było tej piosenki autorskiej wręcz, nie? Tak, to jest właśnie zaskakujące. Rzeczywiście było bardzo dużo autorskich propozycji. Natomiast czy to jest piosenka aktorska? Nadal bardzo tego pilnujemy. Thank you.
Opieraliśmy się właśnie rzeczywiście o to, co widzieliśmy na pierwszym etapie jako rada artystyczna, a co widzieliśmy na drugim etapie. I to były dość skrajne jakby interpretacje, mimo tego samego repertuaru. Więc dyskusje rzeczywiście były burzliwe i mam nadzieję, że ta siódemka wykonawców zapewni widowni moc emocji. Takie wrażenie, że dużo było jednak radykalnych gestów muzycznych, dużo pewnych nawet agresywnych postaw muzycznych, jakby oni wszyscy chcieli rzeczywiście coś wykrzyczeć, jakby chcieli coś przekazać, nie? Czy to nie jest jakaś też zmiana pewna jakościowa? Myślę, że tak, że ludzie są tacy głodni sceny, ale powiem Ci, że nawet pamiętam osoby, nawet miałam zapiski swoje z pierwszego etapu i teraz w drugim etapie śpiewali te same piosenki inaczej. Ja się cieszę, że ludzie poszukują, że nie śpiewamy po prostu takich piosenek, żeby fajnie wypaść, żeby ładnie wyglądać, tylko że ludzie kopią świat w tyłek. To jest sexy.